Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na codzienną porcję informacji o stanie atmosfery. Tom po szóstej, no i jeszcze raz spotykamy się oczywiście po godzinie dziewiątej. Już wczoraj poczuliśmy pierwsze podmuchy atlantyckiego ciepła, szczególnie na zachodzie naszego kraju, plus 9 w Szczecinie, a o godzinie dwudziestej w Subicach było jeszcze 8 stopni. U nas nieco mniej, ale i tak wczoraj w Kliszowie 4 stopnie, to na południu naszego regionu. Przypomnę, między Chmielnikiem a Jędrzejowem. Natomiast w Sielcu koło Skaldmierza 5,5 stopnia prawie na plusie. Chłodniej w sandomierzu, bo tylko 2 stopnie, no i niecałe 3 stopnie w sukowie, również w rakowie. Też temperatura tylko lekko powyżej zera. Im bardziej po prostu na północ, tym chłodniej było. No, i na Święty Krzyż oczywiście zawsze w jakiś sposób odbiega od temperatur w pozostałej części naszego województwa, bo w najcieplejszym momencie dnia dosłownie 0,0 stopnia została zanotowana. Temperatura przez stację IMGW umieszczoną na Świętym Krzyżu, a to jest, proszę Państwa, łysiec. A łysiec ma około 600 metrów wysokości, więc tam już często panują inne warunki atmosferyczne. Niestety pokrywa śnieżna będzie nam topniała. Wczoraj, gdzie niegdzie, nocą popadał deszcz, no i w niektórych miejscach trzeba było uważać, bo jeszcze grunt dobrze nie rozmarznięty zrobiło się ślisko. W górach natomiast wczoraj, szczególnie tutaj w Bieszczadach, podmuchało mocniej i nawet trochę pozrywało linii energetycznych. Tam pół tysiąca mieszkańców było pozbawionych prądu. Ale mam tu jeszcze dane przed sobą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące pokrywy śnieżnej. No i na Suwalszczyźnie w okolicach właśnie miasta Suwałki. Nawet 41 cm. W pozostałej części tego województwa to nawet 20-23 cm. Sporo na suwalszczyźnie napadało. Tam pewnie warunki dobre do biegania na nartach. Również podlaskie tutaj 34 cm. Cały ten cypel południowo-wschodni z pokrywą śnieżną dosyć grubą. Na zachodzie, no różnie się to tutaj przedstawia bo w Wielkopolsce to tylko 1 cm 3 cm też w niektórych miastach, no i centrum tu w Łódzkiem 6, 11, przed górze też kilka centymetrów, oczywiście w górach najwięcej, bo i hala gąsienicowa, bo i Dolina Pięciu Stawów, tam kilkadziesiąt centymetrów, a dokładnie najwyższą pokrywę śnieżną wczoraj zanotowano na Śnieżce. 153 cm na Kasprowem prawie metr śniegu. No w najbliższych dniach to zostaną dosłownie śladowe ilości, tak jak na przykład w Zachodnie Pomorskim. Tam tylko gdzie nie gdzie już płaty śniegu po wczorajszych dosyć mocnych opadach. Deszczu, a i u nas się szykują, i to właśnie Państwu za chwilę powiem. Po trajektorii wstecznej mas cząsteczek powietrza widać, że dzisiaj w okolicach południa to będą masy napływać z dalekich obszarów Atlantyku. Nawet widać tutaj to źródło wzdłuż 20-równoleżnika, a to są ciepłe wody oceanu. Oczywiście to powietrze po drodze się ochłodzi, także nie będzie jakoś ekstremalnie ciepło, no ale dzisiaj te 4 czy 5 stopni znów zobaczymy na termometrach. Z kolei, jeśli chodzi o mapy topografii, nic się tutaj nie zmienia na wysokości 500 hektopaskali, czyli w polu geopotencjału mamy dosyć sporą dolinę fali górnej. Natomiast jeśli chodzi o ciśnienie i układy niżowe czy wyżowe przy ziemi, no to tak jak Państwu wczoraj mówiłem, rządzą atlantyckie niże. Już jesteśmy po przejściu jednego frontu, a szykuje się do skoku kolejny front. Jutro przejdzie przez nasz kraj front. Okluzji, już natomiast zagęści się ten gradient ciśnienia, no i będzie trochę mocniej dmuchać. Na szczęście, akurat u nas to nie groźnie. Trzeba tylko kapelusze, proszę Państwa, troszkę mocniej przycisnąć do głowy. I już patrzę teraz na meteorogramy, bo oczywiście to, co się dzieje wysoko nad naszymi głowami, ma przełożenie na to, co się dzieje za naszymi oknami. Powietrze atlantyckie powoduje, że ciepło. I coraz cieplej będzie, bo akurat jutro nawet do 7 i 8 stopni na plusie. Dzisiaj jeszcze od 4 do 5 i noce już proszę Państwa jak widać na meteorogramach nawet z lekkimi plusami. Dokładnie tych kresek będzie od 4 do 5 w ciągu dnia, ale uwaga, bo jutro nad ranem temperatura zbliży się w okolicach Zera stopni i gdzie nie może być ślisko, dlatego że trochę się rozpogodzi, zanim wejdą te grube chmury frontu, o którym Państwu mówiłem. Związane one są z ośrodkiem niskiego ciśnienia przechodzącym przez Morze Północne i Morze Bałtyckie. Jeśli chodzi o ciśnienie, dzisiaj wzrost w stosunku do nocy, bo po południu to nawet 1020 hektopaskali, a już po północy to nawet wzrośnie do 1025 hektopaskali, po czym zacznie gwałtownie spadać. Uwaga, meteoropaci, będziemy się czuć dość kiepsko. Jeśli chodzi o porywy wiatru, no to dzisiaj jeszcze nie najgorsze, bo do 30-35 km na godzinę wieczorkiem, nawet do 45, ale to są jeszcze takie porywy znośne. No i dzisiaj sporo chmur, z których popada gdzie gdzieniegdzie deszcz. Tak, to widać proszę Państwa na meteorogramach. Tak jak mówiłem, jutro o poranku w okolicach zera, proszę na to zwrócić uwagę. Ale w ciągu dnia temperatura zacznie bardzo szybko rosnąć, by po południu osiągnąć właśnie od 6 do 8 stopni w naszym regionie, na południu cieplej, w centrum i na północy nieco chłodniej. No i jutro spadnie nam na pewno około 10 litrów wody, a nawet miejscami powyżej. I tych litrów dopada jeszcze w nocy z środy na czwartek i w czwartek. W sumie może to dać nawet 18 do 20 litrów wody bardzo dużo. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to jak zacznie spadać, to jutro się zatrzyma Państwa na 1010 paskali mierzone do poziomu morza i na razie takie się utrzyma aż do popołudnia z czwartku na piątek. Co do kierunków wiatru, dzisiaj z południowego zachodu i z zachodu, i jutro bardzo podobne kierunki też. Najpierw z południowego zachodu, a później już z zachodu. No i jutro, niestety, coraz silniejszy ten wiatr. Najpierw do 45-50 km na godzinę w ciągu dnia, a nocą już do 70. Może gdzie niegdzie dmuchnąć 75. Ale to są jeszcze porywy, które nie sprawiają problemów, oprócz oczywiście tego, że będzie temperatura ta odczuwalna zdecydowanie niższa. To wszystko teraz. Pozdrawiam Państwa. Zdrowia życzę. Oj, dużo, dużo, mnóstwo ludzi chorych w przychodniach, kolejki po weekendzie. Choroby panoszą się, a w aptekach ile ludzi? No właśnie. Także zdrowia proszę Państwa, odporności życzę i wszystkiego dobrego. Do dziewiątej. Marek Stefaniec.